Czy w tej sytuacji masz prawo kilkukrotnie użyć sygnału dźwiękowego zamiast zatrzymać pojazd? Obejrzymy, do jakiej sytuacji odnosi się filmik. Hmm. Absolutnie taki sygnał dźwiękowy nie może mieć na celu ani poganianie, ani osoby, a szczególnie pamiętajcie Państwo, że taka osoba o widocznej niepełnosprawności też ma prawo przejść poza wyznaczonymi przejściami dla pieszych. W dodatku my mamy pewne obowiązki, bo w sytuacji, kiedy ta osoba przechodzi przez jezdnie poza wyznaczonym przejściem, mamy obowiązek umożliwić jej to, to przejście. Więc tutaj widzimy ewidentnie taką osobę, no i użycie sygnału byłoby no wysoce i niekulturalne, i niewskazane. Nie ma też sytuacji zagrożenia. To jest sytuacja prawnie przewidziana. Państwo już wiecie, jak się, jak się zachowywać w takich sytuacjach i absolutnie nie trąbimy na tą osobę, a wręcz przeciwnie, umożliwiamy przejście tej osobie. W pewnym sensie możecie to tak rozumieć, że pomagamy bezpiecznie dotrzeć na drugą stronę, zatrzymując pojazd i to też w taki sposób najlepiej nie jest zaskoczenia. Tu sytuacja była pokazana na filmie od razu po zakręcie, więc prędkości nie były duże, ale gdybyście widzieli taki zamer, gdy ta osoba już chodzi na, na jezdnię, pamiętajcie, musicie taką osobę również poza przejściem przepuścić. To jest sytuacja, która może również na egzaminie Was spotkać.